Chciałoby się powiedzieć, dosyć narzekania, trzeba się wziąć za robotę. Dzisiaj troszeczkę więcej czasu. Woda troszeczkę mniej zielona. Koniec sierpnia. Upały tropikalne, więc bardzo ciężki dzień ze względu na słońce. Jest trochę rzeczy do sprawdzenia, więc mam nadzieję, że nad wodą spędzę czas produktywnie. A czy z rybami? Na to liczę. No tak, woda dużo czystsza, bo przynęty zdecydowanie bardziej widać. Ale coś tam puknęło, ale duże nie są, bo nie zmieściły. Ale to miło, jak coś szarpnie. Przyszły. No właśnie, są malusie, bardzo małe. Wrócimy na wodę, może na wodzie będzie. Ale już idą za tym, wychodzą. Już troszeczkę człowiek nabiera nadziei. Widział rybę, coś dotyka. Czy są tutaj tylko te małe, czy grubsze troszeczkę też stoją, czekają nas swoją kolej. Próbuję jak najdłużej w cieniu się utrzymać. No i są, no jest ich sporo, tylko to są maleństwa. Ale jaskrawą jaskółkę przyleciały, no. Jeszcze mniejsze byście chciały, to jest aż niemożliwe, no. No. Założyłem zawodniczą, czyli bardzo małą. I siedział pierwszy, jest. No tylko właśnie, to jest... To są takie, które tamte nie mieściły, no. Czyli można powiedzieć, że... A dlaczego przynęty zawodnicze? Wszedłem do sklepu wędkarskiego, bodajże to było w Zadziorze, i na półce był taki napis: przynęty zawodnicze, i było szereg przynęt, między innymi ta. No i oczywiście cena była też duża, jak na, tam było chyba 4 czy 5 sztuk, a kosztowało 20 zł. I one niestety szybko śmierdzą, no ale jak widać, że no, zawodnicze robią zawody, no tylko to niestety o konie niepunktowe. Tym małym można powiedzieć, że małe drgnęły. Wymiarowe jeszcze nie, albo już nie, bo jestem niestety za późno. Kto wie, może od 5 rano tutaj, czy od 6 coś się działo, a teraz zostały tylko maluchy, no tak się można pocieszać. No ale teraz to usiadł sobie. Poczułem go bardzo ładnie, ale ten jest, och, ten już można powiedzieć, że jest pod wymiar. Od razu silniej, mocniej, ładniej, no już z rąk wystaje, to już fajne. Taka zabawa od czasu do czasu, by taki 30 usiadł i dzień udany. Fajnie, jak już widać tą przynętę, tak bardziej komfortowo się czuję. W końcu jakiś ładniejszy okoń. No tutaj wyhaczyłem go, tutaj widziałem, że są. Już ładne uderzenie. Już w końcu jakiś się ruszył, taki już dwudziestaczek, ale na malutkie przynęty wszystko. Wszystko na małą przynętę. Idź na razie, posiedź chwilę. Może się uda coś dołowić. To ich jest tutaj sporo i teraz pytanie, musi się znaleźć taki, co uderzy, co zmieści. No, ten jest mały, znaczy mniejszy, no ale zmieścił coś. Ten już zmieścił. Pośród tych małych właśnie są te większe. Jak one ruszą, to się człowiek pobawi, to jest już... Wracamy do żywych. No to tak może być. Tak może być. Taki brać, taki co jakiś czas ten większy. Muszę przyznać, że po takim przestoju, po takiej posusze bez ryby, bez tych brań, to nawet te maluchy, które podgryzają, gryzą, siadają szybciej, lepiej, to naprawdę cieszą. Małe gryzą, czasami się trafi coś większego. O, no to po prostu jest, to już jest chyba trzeci czy czwarty pod rząd. Ten to nawet z ręki wystaje, fajny. Choć rozmiary, nie oszukujmy się, nie są telewizyjne.
upał pełną gębą. A maluchy się tutaj chociaż pokazały, bo cały brzeg był pusty. Ale to maluszki, bo maluszki, ale na bezrybiu maluch, ryba. No przyszedł tamten jeden bardzo ładny, dwa takie bardzo ładne. To już takie 25, to takie nam chodzi. Coś tu się, widzę, pokazują. Tylko nie chcą coś nam tu zażerać. Wydaje się większy. I ładnie uderzył, ładnie chodzi. Bardzo ładnie chodzi, bardzo ładnie. Nareszcie coś jest ładnego. Fajny jestem, fajny. Ładnie chodzisz, ładnie, ładnie. Dusisz. Nie wiem, czy wziąć podbieraczek, ale... Hop. Ale wziąłem cię w łapkę. Tak ładnie strzeliłeś. Uciekaj. Już nie miałem siły cię zatrzymywać. I ukułeś mnie w palec do tego. Ciekawe, czy mi wszystkie wygonisz, bo wróciłeś w to samo miejsce. Od razu tam poleciało. A nie chciały woblerka nic, tylko tą małą gumkę. Tylko tą małą gumkę. O, tutaj siedzi. Drugi pod rząd. Ten nie jest taki duży, ale uderzył. Do wody uciekaj. Zaczęło wiać, może wyjdą. Na tyle próbowałem przynęt. Na wirujący, na cykatkę, na woblerka, jednego, drugiego, trzeciego. A one w tą jedną gumkę dzisiaj mi tłuką. Malutką. Ostatnią chyba już. Nie wiem, czy mam przy sobie więcej. Gdzieś są, ale gdzie? Czy w samochodzie, czy tu? To nie wiem. Patrz jeszcze raz, tam widzę, jest drobnica. Może przy tej drobnicy się ustawiły i czekają. Dokładnie. O, ten jak ładnie uderzył. Bardzo ładnie uderzył, ale już oporu mniejszy stawia opór, aczkolwiek trzęsie. I winda. Ale piękne kolory masz. U ciebie to trzeba pokazać. Tak pięknie wybarwiony. Piękny okoń. Pięknie wybarwiony. Sierpniowy okoń. W końcu można powiedzieć, że są sierpniowe okonie. Ależ pięknie uderzył. No to to już można powiedzieć, że prawie punktowe. No tak to się można bawić. Tak to się można bawić. Nie byłeś taki piękny jak poprzednik. Ale dziękujemy za uderzenie. I cyk. Ale tylko trochę powiało. Jakiś ruch się zaczął robić. Dobrze, do zobaczenia przy większym, mam nadzieję. Nie wiem, czy większy, ale na większego Westinka się zapiął, drugi go odprowadził. Więc jest szansa, że może te rozmiarki też im pasują. To by było pocieszające, żeby one się rozkręcały, żebyśmy mogli jakoś je selekcjonować. Właśnie poprzez rozmiar. Cię uspokoiło się na wodzie, bezwiecznie się robi. Ciekawe, czy się brania uspokoją, czy będą brały. Są tak niepewne, trzeba tak prowokować, tą gumką prawie twitchować. Musi uciekać, a potem poderwanie, potem zostawienie. Ale widzę, jak tu przychodzą pod łódkę, to te duże jeszcze nie są takie zdecydowane. O, coś znowu puka. O, większego sprowokowałem, czy to szczupak? No, coś trzęsie, więc nie odgryzło jeszcze, to może jest 30.
No, musiałem do ciebie wstać, kolego. Gdzie ty mi tam parkujesz? Gdzie ty mi tam parkujesz w Zielsku? No, z Zielskiem idzie to. O konie, ale co to będzie z tym, w tym Zielsku, to nie wiem jeszcze. On mi w Zielsku wszedł. Teraz już go mam w Podbieraku. Razem z Zielskiem. O, jest, tak będzie. Pokaż się, pokaż się. No właśnie. Ładnie chwyciłeś. O, dziękuję, że wypiąłeś Westinka. Bardzo ładnie. Masz 30, czy to tylko moja wyobraźnia? Zamknij tu dziubek ładnie. Kochany, ty masz 30. 33 bez problemu. Nie będę cię przetrzymywał, jest za ciepło. Nie mam takiej dużej siatki. 33, uciekaj. Ta-da-da. A już fajnie, bo już trzeba było do rybki wstać. To już jest zabawa. Oj, ciepło. No i fajnie, bo zmieniłem na jaskółkę, bo tamte mnie odprowadzały. I podbijanie jaskółki. I kolejny ładny okoń. Ale idzie, ale proszę, jakie statko ładne, jakie ładne statko. Tamten największy. Proszę. Takie 25, ale się robi koncert pomału. Ale pięknie przyprowadziłeś, pięknie. Jesteś piękny też, taki już garbusiczek. Ewidentnie chcą ganiać, bo co przyspieszam gumką, to pożerają. To wszystkie już teraz punktowe. I bardzo ładnie wybarwione. Pyk. I to wszystko wygląda podobnie. Teraz, i to tak naprawdę myślałem, że kolor ma znaczenie, a tu założyłem szat tizika małego, zielonego w czarne paski. Nie było brań, nie było. Zacząłem szybciej kręcić. Uciekać nim trochę i od razu puknięcia się pojawiły. O. Jest większy, mniejszy, ale musi przyjść większy. Tym kijem powinienem dużo dalej rzucić. Może dużo tu przesada. Założyłem większego, 7 gramów. Większego szattiza. I tutaj jest przypon stalowy. Zobaczymy, czy będą mniej agresywne, czy po prostu to nie ma większego znaczenia dzisiaj. No, żadnego dotknięcia. Przyjdzie coś? Przyszedł. Ale coś mu nie pasuje, nie uderzył. Ani szedł za nim, o tu następny, są pode mną, ale coś im nie pasowało, żeby uderzyć, więc może ten przypon stalowy faktycznie je odstrasza. Woda jest czysta, może nienaturalnie pracuje przynęta, zobaczymy. Teraz uderzył, na spowolnieniu, ale uderzył. To następne. Wypiął się. Na spowolnieniu, ale uderzył. Po szybkim takim tym nie dostał tam, gdzie trzeba, więc ale branie jest mniej z tym przyponem. Idą, ale nie biją. To teraz założę to na wędkę bez stalówki. Ale po przyspieszeniu od razu uderzył. O, uciekł, bo mi się zagiął. Ale trójka, taka jest kadra trzech. Odważniejsze są bez tego przyponu. Odważniejsze. Ta sama przynęta, co była na przyponie stalowym. Mam wrażenie, że przynęta po prostu troszeczkę inaczej pracuje. Bardziej jest naturalna niż na tym stalowym przyponie. On jest delikatny do 5 kg, ale zawsze. Ale to piękne uderzenie z dna. Nie, jest duże, ale po lekkiej przerwie fajnie. Uderzył, tak pięknie się go czuje. O, nie, ładna ryba. Bardzo ładna. Odeszły trochę dalej, ale są jeszcze, są. Po krótkiej przerwie jakby kolejny. Mało wszedł mi w Zielsko, ale nie będzie 33, ale może być ładnie. No bardzo ładnie.
Bardzo ładnie. Oj, nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj mi tam. Tam mi nie uciekaj. Tu chodź, 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 tu chodź. O, wracaj. No 30 będzie znowu. Będzie 30 znowu. A, już się wyplułeś, tak? To się bardzo cieszę. Nie no, ten sam. Ten sam 30, może być dwa. Bo taki zmierzony jak u Jacka w tym, w zawodach fotograficznych. Tak samo mi uciekł. No ale 30 przekraczał. I to był 37. Ładnie, ładnie. Ale uciekł pięknie. Silne są, strasznie silne tu są. No zdecydowanie najlepszy dzień okoniowy w tym roku. Dopiero na koniec sierpnia. Nieźle. Jak wychodzić z depresji, to takim dniem. Ja zawsze po wypuszczeniu takiej 30 to jest pauza. No, 39 walczy, walczy. Coraz lepiej walczy. Chce uciekać w krzaki jak cała reszta. Czyżby kolega 30, tak? Chyba tak. A może nawet największy dzisiaj. No to 39 też 30, tak? A nawet 35 może. Ała, nie, nie, nie rób mnie tak, nie rób, nie rób, nie rób, nie rób. Wy jesteście tak silne. 39 okazał się mieć 34 cm. Oczywiście bateria siadła. Za półtorej godziny ma być Jacek, więc no spróbuję jeszcze jednego złowić z równej 40. Nawet jak jest upał, niemiłosierny, a biorą, to nie przeszkadza, lekki wiaterek nie przeszkadza. Trochę chyba przeszkadza im stalowy przypon. No i te wypuszczanie, bo po takim wypuszczeniu większego jest chwila przerwy. I mam nadzieję, że wieczór będzie równie udany i z Jackiem sobie w tym miejscu, obok gdzieś, ale też połowimy. A jemu 30 są bardzo potrzebne, no bo oczywiście startuje w zawodach fotograficznych. No ale o tym następnym razem. Żartowałem. Jest Jacek, ciągniemy odcinek do końca. Nie przekładamy nic na następny. Dzień dobry. Zobaczymy, trochę nam się wiatr zmienił, chmurki takie coś tam położą. Zobaczymy, czy dalej będą. I teraz Jacek na bombie, bo potrzeba mu do zawodów fotograficznych. Takie 30 przyjąłby z chęcią. Przydałyby się, przydały. Tylko mniej ludzi na plaży było. Czyli mniejszy hałas, nie wiem, czy to dobrze, czy źle. No chyba nie przeszkadza, tylko bardziej mało. Też mam takie wrażenie, że to nawet może działać, jak to mówią, z ciekawości przyjdzie sprawdzić. Przyszedł, 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 ale jeszcze coś nie gra. Agresywne są. No widziałeś, taki 3 gramy tam jest i to jest ta, wiesz, trójkątna, nie? To jest, wiesz, taki jest, jak to jest, wiesz. Jak puk, dokładnie, puk jest. Ale drugi z miejsca nowego. No tak, no nie telewizyjny i nie nadaje się na zawody fotograficzne. No, pod rząd. Ten sam czy? Nie, taki sam. No też dzisiaj zaczynałem od takiego, potem widzisz, coś się tam zaczęło dziać, więc jeszcze dajmy sobie chwilę, chociaż... Ale tam się piękny leszczyczek spławił. Odpuściłem im 1,5 godziny przed twoim przyjazdem, żeby ich nie kłuć, a to się okazało, że to po prostu był koniec. Albo przerwa, albo koniec w żerowaniu. I przyjedź sobie na wieczorowego, na, wiesz, upały jak diabli, no gdzie w dzień po ryby, po co i tak dalej, na wieczorowego. A ja w dzień, wiesz... Tu trochę, tam trochę, tu brania, tu pokombinowałem tego, połowiłem. Naprawdę sobie połowiłem. Przyjeżdżamy na wieczorowego, powinno być latem, wiesz, koniec sierpnia. Wszystko już, wiesz, tutaj... Tutaj się uspokoiło. Tylko komary się robiły. Tylko komary niestety, tak. Ależ piękneś to zrobił. Ta sama wielkość. No ale można powiedzieć, 3 pod rząd. No tak. 4 pod rząd. Panie Jacek. Coraz większe. No widzę właśnie. Aż kamerę, wiesz, tak odwracam trochę, żeby tam wstydu nie robić sobie. Tak się ładnie dzień zapowiadał, ale mi uderzył, że aż
Czułem, że już kurczę nie chodzi tak. Mnie zaprosił na takie ryby. No tak cię namawiałem, nie? No chociaż na filmie obejrzysz, jak było. No, to masz rację. I ciebie też mam. To te wstydliwe takie. Bardziej jazgarza przypomina niż... No. Ale wiesz, no musiałem pokazać, że też umiem. No i tak teraz te z pół godziny, 40 minut sobie się odpaliły. Pierwszy raz moglibyśmy zobaczyć, bo jest ładna woda, czy po powierzchni chodzą, nie? Dobrze, że człowiek dokumentuje te wyjazdy, bo byś mi nie uwierzył dzisiaj, że ja miałem ryby. Żebrały. No, żebrały, dokładnie. Teraz w ogóle, wiesz, już minęło ile? Trzy godziny. Nie reagują w ogóle. 3 godziny minęły i wydłubaliśmy takich, co wstyd pokazywać. No i tak to można planować, no. Gdybym nie był w godzinach no, przedpołudniowych, południowych, upalnych, to bym nie wiedział, że ryby brały. No, no obiecywał mi 30 i co? Gdzie są? Ja połowiłem. Przyjechałeś ciut za późno. No i tak to jest. No. Wydawałoby się, że no, koniec wakacji, bo to ostatni sierpień, ale wydawałoby się, że to wieczór będzie lepszy. A tu się okazało. Brałeś pół. Między 12 a 16. Gdyby nie 12-16, to nadal bym miał depresję, a tak nie mam. No, ja połowiłem, wędki sprawdziłem. Jeszcze jedziemy w jedno miejsce, nie? Bo jeszcze zdążymy. Na chwilkę. Zobaczymy, no tą 30 jackową obiecałem. No. Tutaj miałem ostatnią rybę dzisiejszego dnia. Też tak już płynąłem po ciebie i tak sobie... Mówię, a to jeszcze tu, bo tu coś tego. I też tam nic nie stawałem, nic nie rzucałem, tylko tak sobie stanąłem. Było troszeczkę inaczej. No i zamiast ją podebrać, to ją wiesz... Ręką. No i ręką odbiła mi się, poszła. A też taka pod 30. Ach. Ta spadła i wszystkie przestraszyła. No. Wiedziała, że jedziesz. No, no teraz jest. Teraz już koniec jedzenia. Już mi... Albo zagiął mi ogonek. No był tak duży, że siedzi chyba, wiesz? To na dwa jedzenie. Ty popatrz. Ale mi spadł. Był tak duży, że... Ty mu windę robisz piękną. 30 tak? No prawie. Prawie. No i widzisz w jakie miejsce piękne? Dublet? Prawie? A wydawałoby się, że latem właśnie o tej godzinie można spodziewać się najlepszych brań. No dobrze, to co? Po ostatnim rzucie? Kończymy, żeby się jeszcze w miarę za jasnego popakować do samochodu. Bo w tym lesie komary to nas zeżro. Na pewno. Żeby te okonie tak chodziły, jak żerowały, jak komary.